zamrożenie gospodarki to koniec pandemii? Czy znamy już skuteczną terapię koronawirusa? Czy nikotyna rzeczywiście powoduje, że mamy szansę uniknąć zachorowania na COVID-19? Zapraszam na drugie spotkanie z profesorem Krzysztofem Simonem w programie Koronawirus w Polsce. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór panu, kłaniam się państwu. Jak pewnie wszyscy w Polsce zastanawiam się, w którym miejscu pandemii właściwie jesteśmy w tej chwili. Odmrażamy gospodarkę, chodzimy bez maseczek na wolnej przestrzeni. Lada dzień otwarte zostaną miejsca dużych skupisk ludzkich, kina, teatry, siłownie, parki rozrywki. Czy to znaczy, że nabyliśmy już odporność stadną, czy że wirus dowiedział się o końcu pandemii i pakuje manatki? No niestety obawiam się, że ten pana ostatni komentarz jest taki, można powiedzieć, trochę prowokacyjny i ma pan rację. Myślę, że tak, analizując dane Światowej Organizacji Zdrowia i własne doświadczenie z różnymi epidemiami, którymi przyszło żyć i pracować, jesteśmy w trakcie epidemii i to chyba trzeba uczciwie powiedzieć. Niewątpliwie każda epidemia ma swoje wzloty, początkowy wzrost, nasilenie, potem się trochę spłaszcza, zmniejsza, szczególnie w tych warunkach, w tym klimacie i w tej populacji w okresie wakacyjnym i zwykle potem się pojawia ponownie, prawda, w jakimś tam odbiciu. Specjalnie, ale te przebiegi mogą być różne. Proszę pamiętać, że wirus jednak się szerzy w naszym środowisku, epidemia jest. Tych przypadków rzeczywiście jest mniej, choć zaraz powiedzą niektórzy, co pan opowiada bzdury, przecież statystycznie jest ich więcej, ale po prostu są różne metody włączania przypadków do tej klasyfikacji, ponieważ na Górnym Śląsku robimy badania epidemiczne, a nie przypadkowe, a nie przypadków jawnych klinicznie i to jest pierwsza moja uwaga. Druga sprawa, wirus może się jednakże mniej stawać agresywny i pasażując się przez kolejne populacje ludzkie. Natomiast w ogóle nie ma mowy o takiej historii jak odporność stadna. To jest 70-80% społeczeństwa musiało być zakażone, co jest niemożliwe z uwagi na krótkotrwały przebieg epidemii. Oczywiście dane, które podawane są oficjalne, są nieprawdziwe, bo to jest niezgodne z danymi światowymi, te 22 000. To 22 000, czyli mniej więcej 20, bo tu górnicy się bezobjawowo zaliczeni do tego. To jest ludzie, którzy do nas trafili z objawami albo pracownicy służb zdrowia testowani. Natomiast patrząc na wszystkie statystyki światowe, co piąty pacjent, mniej więcej czwarty, piąty pacjent rozwija jakiekolwiek objawy, czyli cała grupa osób, prawie 80–100 tysięcy ludzi w ogóle nie wie, że była zakażona. Jaki jest na to dowód? No właśnie ci górnicy, których testujemy. Jaki dowód? Przecież nie wpuszczamy ludzi chorych, kaszlących gorączkę do zakładów pracy i nagle tu w DPS-ie jakaś epidemia, jakieś zakłady w Skarżysku, tutaj fabryki mebli pod Wrocławiem, tu się ciągle gdzieś coś powtarza takiego. Także ja, jeśli pan mnie pyta o to odmrażanie gospodarki, ja jestem ogromnie sceptyczny do tak radykalnych posunięć. Ja rozumiem fatalny stan finansów państwa. Fatalne, ale ja za to nie odpowiadam, ja nie prowadziłem rozdawnictwa, tak jak i pan, nie wiadomo opowiadanie co, nie prowadziłem 35 rocznic, prawda, pomników i różnych innych historii i parademarszy. Myśmy ciężko w tym czasie pracowali, a tych rezerw nie ma i to jest podstawowa sprawa. Rozumiem, że państwo, aby przetrwać, musi powracać do stopnia normalności. Ludzie nie mają pracy, pieniędzy, dochodów, spodniej egzystencji i trzeba w jakiś sposób pracować. Ale trzeba robić z głową, pomagając tym, którzy stracili, żeby przetrwali ten jakiś okres czasu do czasu szczepionki, a jednocześnie nie doprowadzić do gwałtownego wzrostu nowych zakażeń. Z mojego punktu widzenia, bo do tego ta zmierza, rozumiem, ta dyskusja, te posunięcia są zbyt agresywne i zbyt radykalne. Z szeregiem się zgadzam. Na obecnym poziomie w wielu województwach nie ma nowych przypadków poza incydentalnymi przenoszonymi przez donosicieli. Można zrezygnować z masek, o których tak się upierałem i uważam, że bardzo słusznie takie radykalne postępowanie było 2 miesiące temu w przestrzeni publicznej, ale absolutnie nie można zrezygnować w przestrzeniach zamkniętych. Trzeba w dalszym ciągu utrzymać dystans, trzeba myć ręce, myć te produkty, które ktoś tam dotykał, robił i szansa, że nie będzie nowych zakażeń. Skoro już wspominamy o tym, na pierwszym miejscu pod względem zachorowań w tej chwili jest województwo śląskie. Po nim mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie. Pozostałe województwa, jak podaje strona gov.pl, mają mniej niż 1979, nie wiem skąd taka liczba, ale zachorowań. W województwie zachodniopomorskim na przykład około 600, w podlaskim 500, w łódzkim o 1000 więcej. Czy z tego powinniśmy wysnuć wniosek, że w każdym województwie powinna zaistnieć inna prewencja? Nie, powinna, no wie pan, to oczywiście różnie się układa. Wymienił pan 4 województwa najbardziej i najciężej uprzemysłowione w tym kraju, że tak powiem, prawie najbogatsze. I to jest pewna różnica. I oczywiście to jest koncentracja przemysłu, ludzi na mniejszych przestrzeniach, to zupełnie jest inaczej. Ale generalnie mówimy w województwach rzadziej, że tak powiem, zamieszkałych, warmińskie, podlaskie, lubuskie. Oczywiście tych przypadków i statystycznie będzie mniej i też możliwości kontaktu ludzi są troszeczkę mniejsze, nie w takich wielkich metropoliach. I to jest oczywiście różnica. W całym naszych województwach, nawet tych województwach jak Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Wielkopolska czy Warszawa, tych przypadków objawowych klinicznych jest mniej i mieliśmy tak 3 tygodnie temu rzeczywiście tego spadek. Ale w tej chwili takiego na przykład na Dolnym Śląsku, w centrum gdzie pracuję, gdzie jest moja klinika i oddział, w ogóle tego nie obserwuję. Wszystkie oddziały prawie pełne, jeśli chodzi o możliwości wykorzystania do tych celów. Reanimacja zapełniona, no gdzie jest brak tych przypadków? I codziennie zgłasza się po 8-10 nowych przypadków przyjętych, ale nie jest to 130, jak się zgłaszało, prawda, których wysyłaliśmy na izolację, naturalnie tak. Ale te przypadki są i dalej będą. To nie tak, że no być może wirus straci swój ten impet, agresywność za miesiąc, za 2, za 3, prawda? Trzeba się z tym liczyć, bo tak przebiegają schorzenia wirusowe. No ale jest. Nauczyliśmy się wzajemnej jakiegoś szacunku i bycia między sobą, prawda? Ale jeśli to będzie nieprzestrzegane, to mam duży niepokój. Czy tak radykalne zniesienie, na szczęście nie całkowicie radykalne, bo ministerstwo, właściwie rząd zaleca, to jest Główny Inspektorat Sanitarny, prawda, zaleca jednak używanie masek w pomieszczeniach zamkniętych, mycie rąk, utrzymanie dystansu, to pozostało na szczęście w środkach komunikacji, metrze, etc. Nie wszędzie z metro, tylko jedna linia, prawda, w Warszawie czy 1,5. No ale generalnie na szczęście to pozostało. Ale jak ja słyszę o otwarciu stadionów ku przerażeniu, weselach na 150 osób, przecież proszę pana, no nie. Czym się różni wesele od fabryki, gdzie ludzie pracują masek czy nie ten? Przyjdzie jedna osoba bezobjawowa, wiadomo jakie są wesela, bawi się człowiek, całuje się, tańczy, śpiewa. Ja bym powiedział, że wesele się różni tym, że jeszcze bliżej jesteśmy niż w fabryce. No trzeba coś na tym weselu robić, żeby było miło. No będzie jedna osoba nosiciel, prawda? No to te starsi ludzie, dziadki, babcie, które przychodzą, prababcie, no żenią tych wnuków czy wnuczki, prawda, czy bliskich, no przecież nie przeżyją takiego eksperymentu. To trzeba się zastanowić w ogóle, co się robi. Absolutnie jako profesor chorób zakaźnych, interny, prawda, i hepatologii kompletnie się nie zgadzam. Co nie znaczy, że jestem przeciwny weselom. Ale zróbmy tak, że mniejsza liczba ludzi, tylko dla młodych, jeśli starsi to krótko, z dystansem, w maskach i zabezpieczeniu jako takim. To jest niebezpieczne szaleństwo z mojego punktu widzenia. Kina, jak to kina? Przecież to są pomieszczenia zamknięte. Czy oni dysponują pod ciśnieniem, żeby wyrzucało te wirusy? Teatry? No ma pan teatr na 700 osób, przyjdzie 350, ale to jest dalej 350 osób w maskach, bez masek, w stężeniu, gdzie jest kupa wirusa. I właśnie dlatego, panie profesorze, pojawia się kolejne pytanie. Kiedy rażąco zwiększy się liczba zachorowań? Minister Szumowski twierdzi, że jesienią. Zgadza się pan z nim, czy podobnie jak wielu komentatorów spodziewa się pan za miesiąc tego zwiększenia liczby zachorowań, bo przecież inkubacja SARS-CoV-2 trwa 14 dni. Maksimum, przeciętnie 5-7 dni i wtedy się pojawia. Panie redaktorze, epidemia generalnie w tym klimacie i w tym miejscu, w tej populacji przebiega cyklicznie wszystkich tego rodzaju chorób przenoszonych drogą kropelkową i trzeba się liczyć i na to liczą wszyscy obywatele tego kraju, rozumiem też urzędnicy Głównego Inspektora Sanitarnego, bo tam się te pewne rzeczy, prawda, wykluwają, jeśli chodzi o postępowanie, że będzie spłycenie tej liczby zachorowań, bo jest ciepło, bo ludzie jednak się chodzą na przestrzeni zewnętrznej, nie siedzą w domach, nie awanturują się między sobą, prawda, i jest wilgotno. Wirus nie lubi takich warunków jako takich. Lubi zimno i sucho. W związku z tym, no, w każdym razie w tym klimacie, bo w innych może być zupełnie inaczej się zachowywać. A więc trzeba się liczyć ze zmniejszeniem i trzeba się też liczyć z nasileniem w okresie, kiedy te schorzenia się nasilają, typowo grypa przeziębieniowa. Ja się boję połączenia tych chorób przeziębieniowych i grypy i jednocześnie z nasileniem zakażeń SARS-CoV-2. O ile się nie pojawi szczepionka, ona się prawdopodobnie do tego czasu nie pojawi i nie pojawią się jakieś nowe, wspaniałe leki przeciwwirusowe, na przykład tak jak oseltamivir w grypie, które na grypę mimo wszystko to ludzie umierają. Mają szczepionkę, mają oseltamiry, a mimo wszystko umierają. Więc zawsze jakaś tam grupa będzie narażonych i którzy się rozchorują, albo nie przestrzegając, albo po prostu mieli pecha, albo po prostu tak ciężko jest u nich zakażenie i tak masywne. A czy od ostatniej naszej rozmowy miesiąc temu zmieniło się coś w kwestii możliwości leczenia? Rozmawialiśmy wtedy o remdesivirze. Czy wiemy już w tej chwili i możemy powiedzieć coś nowego na temat tej kuracji, albo też innych kuracji, które mogłyby się pojawić i pomóc w leczeniu? Wie pan, tak, zmieniło się wiele rzeczy. Po pierwsze, podjąłem decyzję, nie tylko ja, prawda, ale w każdym razie tutaj, jeśli chodzi o województwo wrocławskie, że nie stosujemy tej chlorochiny, hydroksychlorochiny u osób z zaawansowaną chorobą, niewydolnością krążeniowo-oddechową, to już wcześniej, prawda, i z ostrą niewydolnością oddechową, a od kilku dni nie stosujemy w przypadkach drugim i trzecim etapie choroby. Natomiast badania klinicznych dalej prowadzimy na tym etapie, kiedy pacjent jest objawowy, obserwując, czy lek nie zmniejszy liczby pacjentów przechodzących w następne etapy choroby. I to jest akceptowalne, ponieważ lek, jak się spodziewałem i wszędzie mówiłem, nie ma działalności, nie ma funkcji takiej przeciwwirusowej, działa antylizosomalnie, blokuje odczyn zapalny i to się oczywiście potwierdza i mam nadzieję, że na tym etapie to zadziała. Generalnie jest w pozostałych etapach nieprzydatny, potwierdzają to badania i wszyscy wiemy, że tak obecnie jest. Zresztą o tym wcześniej mówiliśmy. Druga sprawa, remdesivir, który pan poruszył. No i jestem pierwszym ośrodkiem w Polsce, jeszcze 3 inne otrzymały. Zaczęliśmy pierwsze te osoby leczyć, prawda? Ale pod takim warunkiem, że lek mogliśmy podawać tylko w zaawansowanych postaciach choroby, czyli już pacjentów zaintubowanych, co już z natury rzeczy dla nas wszystkich było podejrzane w znaczeniu merytorycznym, to było już zbyt późno. To nie znaczy, że w ogóle bezsensownie, ale zbyt późno z mojego punktu widzenia, bo już ten sok cytokinowy nastąpił. Ale oczywiście leczymy i go stosujemy. No i efekt trudny do oceny jest, bo to jest zbyt mało przypadków. 7. czy 8. przypadek w tej chwili leczymy. I czekam na zgodę Amerykanów, żeby przesunąć radykalnie to na ten lek z darów, na wcześniejsze etapy, na ten drugi etap choroby, gdzie człowiek ma zapalenie płuc, ale nie jest to stan taki, że jest ciężkie zapalenie płuc z ryzykiem niewydolności, ostrej niewydolności oddechowej. Oczywiście stosujemy osocze, ale stosujemy całe postępowanie ogólne. Nawadnianie, odżywianie, antybiotyki, stosowaliśmy oseltamivir, teraz wycofaliśmy się, żeby grypę, ewentualnie nadkażenie zahamować. Stosujemy te kombinacje lekowe, kaletre z rybawiryną, prawda, wycofaliśmy już chlorochinę. Dlaczego? Dlatego, że są dane, że lek zmniejsza progresję, choć nie działa bezpośrednio na wirus. Prawdopodobnie wykorzystuje określone białka, których się wirus namnaża w naszym ustroju, bo to są różne enzymy. I w badaniach chińskich i włoskich, co się częściowo sprawdziło, może nie rewelacyjnie sprawdziło, ale jak nie ma niczego możliwości, stosujemy co się da. Stosujemy rybawirynę, która działa na wszystkie wirusy. Czy są to skuteczne leczenia? Nie wiem, nie są to takie radykalnie skuteczne, ale jakieś. Ale mamy też leki, tocilizumab, blokujące ten szok cytokinowy jako ten. I tu mamy bardzo dobre efekty. Mamy dostęp w tej chwili już do osocza, bo wiele osób wyzdrowiało i to też stosujemy z różnym efektem, mając nadzieję, że te przeciwciała, które są, mają szansę być przeciwciałami neutralizującymi, czyli zmniejszamy, czyli bogactwo lekowe i te zmiany oczywiście w układzie są bardzo interesujące. Jest wiele badań klinicznych teraz nam oferowanych dotyczących nowych leków blokujących receptory, leków działających na kolejne kaskady cytokin, prawda, które się pojawiają. Bardzo ciekawie to się układa. Epidemia się zmniejsza, ale jest i codziennie przyjmujemy po kilkanaście przypadków do szpitala. Jakiś czas temu pojawiły się informacje w formie artykułu medycznego z Francji, że osoby, które palą papierosy, które zażywają nikotynę, są bardziej odporne na COVID-19. Prawda czy bzdura? Wie pan, znam 3 wersje tej samej wersji. Z punktu widzenia logicznego każda osoba, która pali, ma uszkodzony nabłonek, prawda, częste stany infekcyjne, prawda, podrażnione, powinna ciężej na to wszystko chorować. Pierwsze doniesienie mówiły, że to nieprawda. Potem się to zmieniło, a teraz większość doniesień, przeglądałem dane z amerykańskiej FDA, jednoznacznie potwierdzają, że przewlekłe palacze mają większe ryzyko poważniejszych powikłań, a szczególnie ci, u których dochodzi już do włóknienia tkanki, ewentualnie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, jak bardzo często związanej w ogóle z paleniem. Czyli te pierwsze doniesienia były nieprawdziwe. Zresztą logicznie się wydaje, że osoba, która ma uszkodzony układ oddechowy, musi ciężej chorować, łatwiej łapać zakażenie i ciężej go przechodzić. Czyli powiedzmy wprost, wykupowanie plastrów nikotynowych, tak jak to się stało we Francji, jest niepotrzebne i niewskazane. Ale tak, ale nikotyna to nie palenie. Nikotyna to jest alkaloid, prawda, jako taki. To jest pewnie trucizna pobudzająca taka, różne rzeczy. W mniejszych dawkach oczywiście element pobudzający. Natomiast to, co działa, to wcale nie nikotyna, tylko działają te wszystkie efekty smoły, prawda, pogazowej i dymu papierosowego. To jest szczególnie szkodliwe. Czyli jednak te plastry mogą pomagać? Nie wiem. Może na nastrój tak. Na pewno jeśli ktoś... Ja nie palę, kiedyś paliłem, ale nie palę. Mój świętej pamięci ojciec zapalał się na amen i to mam uraz do palenia tak ogromnej ilości papierosów, ale to chyba pokoleniami jego ojciec, jego dziadek i ja jednak nie bardzo mi się to podoba. To zdecydowanie warto tego nie sprawdzać. A co warto sprawdzić? Czy my wiemy w tej chwili po całym tym czasie pandemii, które trwa już ponad 2 miesiące, czy te środki, które przedsięwzięliśmy, od mycia rąk począwszy do mycia produktów przyniesionych ze sklepu, naprawdę są skuteczne? Albo czy pojawiło się coś jeszcze, co możemy zrobić, żeby się zabezpieczyć? No, panie redaktorze, naprzód mówiliśmy i ja też byłem zwolennikiem, że przy kilku przypadkach taka blokada kraju typu maski, zakaz wychodzenia, zakaz transportu, zakaz przemysłu, zakaz właściwie wszystkiego, przestawienie szpitali jest bezsensowne. Natomiast w momencie, gdy epidemia gwałtownie postępowała, w każdym ośrodku pojawiały się dziesiątki przypadków osób z ciężkim zapaleniem płuc, te radykalne postępowania były bezwzględnie konieczne. Limitem tych radykalnych pojęć było brak przygotowania państwa, jeśli chodzi o opasożenie naszych ośrodku, na przykład sprzęt jednorazowego użytku. No na szczęście przy ogromnym wysiłku, i to podkreślam, lokalnych ośrodków, u nas akurat wojewody wrocławskiego i marszałka i dyrekcji szpitali, i osób prywatnych, multum osób prywatnych udało się ten ciężki okres przyjąć, więc nikt nie opowiadają różni urzędnicy, że było wspaniale i cudownie, bo to jest po prostu nieprawda i lipa. Państwo nie było kompletnie przygotowane, zresztą to minister Dworczyk powiedział. W ogóle nie było sprzętu jednorazowego jako takiej odpowiedniej ilości, który się zużywa strasznie. Potem ten sprzęt przyszedł, no ale jak się okazuje z informacji prasowych, słucham z przerażeniem, że nieatestowany, czyli myśmy pracowali w nieatestowanych ubraniach, w nieatestowanych maseczkach. No wie pan, to jest my musimy mieć gwarancję, że państwo gwarantuje nam bezpieczne postępowanie i zaplecze. Naprzód go nie było, a potem było niesprawne. I to widzieliśmy na naszych produktach jako takich, bo pokazano nam, że to jest bez atestów, na przykład w aptece, czy tam różne inne rzeczy. To jestem nieprzyjemnie tym zaskoczony. Dziękuję panie profesorze serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że kiedy spotkamy się za miesiąc i też liczę, że przyjmie pan nasze zaproszenie, nie będziemy rozmawiać o zwiększonej liczbie zachorowań, tylko o zmniejszającej się liczbie. Ja też mam taką nadzieję, ale mam niepokój co do jesieni. Dziękuję serdecznie za rozmowę.